Kilka minut przed godziną czwartą otrzymaliśmy zgłoszenie, w sumie najechał na to patrol, gdzie BMW najpierw uderzył w drzewo, następnie wjechał w ogrodzenie posesji. Dość mocno rozbite auto, było bez kierowcy. Kiedy przyjechali policjanci na miejscu, byli też już właściciel pojazdu, który złożył zawiadomienie o jego kradzieży. Samochód rzekomo miał być skradziony z miejscowości Pogorszewo i przez niewiadomą osobę kierowany miał aż dojechać do Lęborka. Do chwili obecnej do szpitala na terenie Lęborka nie zgłosiła się żadna osoba, która byłaby poszkodowana w takim wypadku. Osoba, która kierowała tym pojazdem, na pewno będzie dość mocno potłuczona, wskazywała na to zniszczenia tego pojazdu. Prowadzimy w tej chwili postępowanie w sprawie o krótkotrwałe użycie samochodu. Czekamy, wyjaśniamy, zostały pobrane ślady biologiczne z kierownicy, z całego pojazdu. Wówczas będzie to materiał dowodowy, aby orzec, kto kierował i dlaczego doszło do tego wypadku. Na chwilę obecną nie mamy wyjścia na sprawcę. Jak twierdzi właściciel, auto zostało skradzione pomiędzy godziną drugą a czwartą z Pogorszewa.